Siemanko, witam Was prosto z trasy. Potrzebujemy trochę energii, więc walimy Crazy'a i lecimy do Warszawy na konferencję Cloud. Kiedyś tak, prawie drinka z Pani tatą piłem. Przysiadłem, żeby coś tu spod lady dał, ale nic nie chcesz dać właśnie spod lady. Nie mam nic. Skonstruujesz maszynę czasu i wrócisz do Marcina Neumana w prime. Cesarz został zdegradowany, bo zawsze miał walkę wieczoru, a tutaj wchodzę ja jako pierwsza walka, wiesz. Dlaczego ja mam zawsze z siebie robić debila? Dlaczego na mnie ma zawsze spadać hejt, skoro też jestem normalną kobietą? Dobry wieczór, kochani, ja nazywam się Marcin Polisz, Zombie Wrzosek. Witam Was na kanale Sixpack TV. Znajdujemy się dzisiaj w Warszawie. Na pierwszej konferencji przed drugą galą Cloud jest z nami Piotr Piechowek. Piotr, nie masz dla nas dobrych informacji. Nie mam dla Was dobrych informacji. Zdradzisz, co się stało? Zdradzę. Walka została odwołana już tydzień temu, dlatego tu jestem. Bob Sapp ma problemy, także tutaj akurat tydzień temu się o tym dowiedziałem. Wziąłem to na klatę. Jestem i tak już, można powiedzieć, w treningu. Tak jak mówię, nic się nie dzieje bez przyczyny. Tak musiało być. Będę jeszcze bardziej przygotowany na kolejną galę. Teraz troszkę z treningu będę musiał, wiadomo, wyluzować z tego względu, żeby znowu nabrać takiej troszkę świeżości i znowu wejść tam z jakimś mocnym przytupem, nie? A czy obóz Boba Sappa zdradził Ci, co się stało? Czemu nie może wystąpić na tej gali? Wiesz co, tak, tam problemy ma rodzinne i zdaję sobie sprawę, że rodzina jest na pierwszym miejscu, a tym bardziej, wiesz, jak on by miał przylecieć tutaj na 5 tygodni, no to jednak jest trochę moim zdaniem za długo, jeżeli tam jest jakiś problem, nie? No jasne, a organizacja nie zaoferowała Ci jakiegoś zastępstwa? No bo podejrzewam, że kilku by się znalazło chętnych, żeby zwierzyć się z Piotrem Piechowiakiem. Wiesz co, dostałem propozycję taką na szybkiego, ale powiem szczerze, naprawdę to było takie, dla mnie by było słabe wyjść z taką osobą do klatki, nie? Nie będę Ci ciągnął za język, bo pewnie tak nie zdradzisz? No nie, to było słabe, naprawdę. Okej, a powiedz mi, czyli walka jest przesunięta na trzeciej galę Cloud, tak? Tak, na trzecią galę jest przesunięta, także wszystko ma być, bo to wiadomo, też musi być tak, że on przylatuje tutaj, trzeba z nim robić jakieś fajne nagrywki i tak dalej, a nie, że jego nie ma, nie? To jest takie... Ale kolejka do Ciebie już stawia, bo ostatnio robiliśmy wywiad z Wiewiórem, zawodnikiem Fejmu, no i tak. Wyzwał Cię do walki. Czy byłbyś otwarty na taki pojedynek? Wiesz co, jak najbardziej. Jeżeli tutaj stoczę z jakąś jedną, dwie walki, to mogę wziąć Wiewiura, bo wiem, że on jest w jakimś tam treningu, okej, okay, mniej waży, ale jak jest w dobrym treningu, to mogę go tam za jakiś czas wziąć. Z nami Artur Przybysz, sławny lub niesławny wywiadowca. Tak, wywiadowca, właśnie. Możecie subskrybować mój kanał. Artur Przybysz, zapraszam. No, jakie pytanie masz do mnie? Która walka z Gali Cloudem ma dwa najbardziej Cię ekscytuje? I dlaczego? No, najbardziej interesowała mnie walka dwóch bestii, Piechowiaka i Sappa, no ale wiemy, że walka wypadła. Bob Sapp, 140 kilo, kostka na brzuchu, wiesz, wow, nie? To nie jest ten sam Bob Sapp, co parę lat temu z Pudzianem walczył. A teraz... Czyli jest lepszy czy gorszy? Bo nie, no myślę, że w formie jest lepszej, prawda? Ostatnio nawet był w Tajlandii, więc myślę, że na stare lata coś mu się we łbie popierdoliło i zaczął po prostu trenować. Nie? Mam nadzieję, że przestał przyjeżdżać tylko po wypłaty, bo Bob Sapp jest bardzo dobrze znany z tego, że przyjeżdża i podkłada się. Miał swoje lata za czasów Pride, kiedy naprawdę próbował wygrać ze swoimi przeciwnikami. I wygrywał. I wygrywał, ale teraz to już jest cień Boba Sappa. Nie, no cień Boba Sappa, ale wiesz, no Tajlandia, tutaj kostka na brzuchu, mówię, napakowany jak ten autobus do Lichenia, więc wiesz, myślę, że raczej już po wypłatę by nie przyjechał, tym bardziej, że wiesz, zobaczył... Po zwrot za cykl. Ja się zastanawiam, dlaczego on nie przyjechał. Przecież on tutaj, nie wiem, czy wiesz, ale... Parę lat temu, jak był przed walką z Pudzianem, on się zakochał w jednej dziewczynie. No właśnie... I on tu i kwiatki jej przywoził. Ja go woziłem z transportem KSW pod blok do niej i on krzyczał z kwiatami, żeby ona zeszła. To może on po prostu nie chciał się z nią spotkać przypadkiem. Może tak być, nie? Może tak być, nie? A walka z tych, o które pytasz, które teraz tutaj została, to jestem ciekaw tak naprawdę tego pojedynku Boro na 10, nie? No bo to mnie zastanawia, jak to będzie wyglądać, wiesz? Każdy dostaje minutę. No ale dobra. Co będzie, jak w pierwszej walce dostanie Boron na pizdę i już nie będzie mógł walczyć? To co tych 9 będzie robiło? Kurwa, tańczyło na backstage'u, czy wiesz, nie? No myślę, że moglibyśmy im jakiś układ choreograficzny wymyślić. No, można by tak było zrobić, nie? To ale wiesz. To jest ciekawe zestawienie, bardzo ciekawe. Nie, no to jest ciekawe, no bo wiesz, masz 10... Nie chciałeś się zgłosić jako jeden z tych 10, może 10? Nie. Jest z nami gwiazda wieczoru, uczestnik main eventu. Nie, no niestety nie. To nie jest main event, event, czemu to nie jest main event? No właśnie. To jest main event ludzi. Tak. To jest nasz main event, to jest mój main event. Dużo ludzi pisze, żeby to był main event. Jak się czujesz? Jak przygotowania? No bardzo dobrze. Przygotowania good. Czuję się bardzo dobrze. Mógłbym wejść już jutro do klatki, wiesz, żeby nie przestrzelić, bo jeszcze 4 tygodnie. No i co? No jest fajnie, jestem podjarany. Marcin się już przebrał za cesarza.
już widziałem ten Bebzon. Ty, on myślał, że ja 80 kilo będę na walkę ważył. On jest cesarzem, to ty masz prawo zostać księciem polskich freakfightów. Jak byś się czuł, będąc księciem polskich freakfightów? Nie no, czemu księciem? Księciem to jakbym był jego synem, kurwa. No nie gadaj takich jakieś rzeczy. Nie no, dobra, dobra. Niekoniecznie może być księciem z innej linii królewskiej, tak? Która chce przejąć tron króla freakfightów. A kto jest jeszcze? Lizakowscy. Nie no, jeszcze nie. Lizakowscy to jest pospólstwo, które się wbiło siłą razem z Pasternakami do królestwa i robią wielki przewrót. Widłami, z widłami. Wbili się z buta i robią przewrót w królestwie. Zresztą, Marcinie, ty też tak... Szykuje się jakieś nowe panowanie. No, no na pewno. Dobra, jaki game plan na walkę? Soluwa od pierwszej ogień, minuty. Ogień, o co zrazu? Ogień, bo patrz, Marcin ma siłę tylko na minutę. Cóż będzie to za walka, jak ja go zmęczę i wtedy skończę? Ja chcę poczuć tą prawdziwą Marcina w prime swoim, w najlepszej formie, czyli muszę wjechać w tą pierwszą minutę, jak Marcin jeszcze będzie mógł oddychać. Ale Marcin to mówi, że jego prime był, wiesz, w latach... 13 lat temu z saletą. W latach 90, jak jeszcze miał bark sprawny. Tak, no niestety. Ale mam nadzieję, że rozpuści te legendarne wiatraki. Może jak... W sławnym filmie Powrót do przyszłości skonstruujesz maszynę czasu i wrócisz tak. Do Marcina Neumana w prime. To by było ciekawe, bo całkiem źle kopał. No tak. Chociaż Pudzian go zmasakrował kopnięciami. Było, wszyscy dobrze pamiętamy. No ale wiesz, no raz się wygrywa, raz się przegrywa, dlatego no, nie możemy odmówić Marcinowi jego... A to nie było tak, że Marcin raz przegrywa, raz przegrywa? Tak było właśnie w jego przypadku. I teraz tego również, się trzymajmy. Również będzie porażka. Tego się trzymajmy. Będziesz na gali? Oczywiście. Super, cieszę się. Mam nadzieję, że zrobisz wywiad z nami. No pewnie, jak zawsze. Jesteś takim dalekim kuzynem, można powiedzieć naszym. Bo Sixpack to rodzina, wiadomo, ale będą tacy dalecy kuzyni, tak. Ale trzymają się razem. Mikasio obiecał walkę na prime z takim jednym dziennikarzem. No właśnie, słyszałem, że masz jakiś konflikt z innym dziennikarzem. A czy konflikt to się zaczął? Od czego to się zaczęło? I kim jest ten delikwent? Marek Jówko, Loża Szyderców, nie subskrybujcie, nie lajkujcie, bo szkoda. Jak lajkujecie, tylko łapki w dół. Tylko łapki w dół, to jest taki mały karakan, podobny do Kołodziejczaka z Agrounii. Ogólnie wygląda też właśnie jak wieśniak. I on do mnie coś napisał, że on chciałby, z kim on się nie chciałby bić i w ogóle, ale okej, okay, spoko, ty jesteś cięższy, ja się mogę z tobą bić. Ja mówię, ty, ale kurwa, ty sobie jaja ze mnie robisz. On, no nie, no i później zaczął nagrywać filmiki, że mi kopa na pizdę sprzeda i tak dalej, więc ja mu powiedziałem, że okej, spoko, no niech spróbuję. No i Kasiusz i Prime się tym zainteresowało i chce to zrobić. No słuchaj, ja to mogę zrobić tak dla fanu po prostu, bo to... No to tyle, team wywiadowca. No nie no, team środowisko miejskie. Również. Z nami Super Mario trener. Siemanko, niezadzianko! I trener Super Mario Wasyl. Siemanko. Znany... Z występów w Grądzie, panowie, jak przygotowanie, bo nie będę ściemiał, ale o twoim przeciwniku nie wiem totalnie nic. Skąd on się wziął w ogóle? Duży bania, gruby, trzeba walić go w łeb. Będzie łatwiej trafiać. Dokładnie. Jaki gameplay, trenerze? Bomba na banie i koniec. Kaczymbał, czyli szybki knockout. Szybki knockout. Bomba na banie, tańczy bez muzyki. On mówi, jak tam chłopie, ja będę mówił, wstawaj chłopia. Okej. Ale macie jakiś konflikt, znaliście się wcześniej? Nie, czy... no on mówił mi do ekranu, jak tam chłopie cały czas. To ja mu mówię, wstawaj chłopie, jak go pierdolne, wiesz. Pozytywnie, okay, tak wiesz, sportowo. Czyli lubicie. Czyli bijemy go, ale z przyjaźnią. Walimy się w łeb. Jest z nami Lexi, organizatorka całego eventu. Z nami twój brat i jego przeciwnik. Powiedz mi, oni tak się jest. Lubią? Oni się dzisiaj poznali. Tak, bo jeżeli się lubią, to psuje cały, wiesz, musi być krew. No oni się dzisiaj poznali, wiesz, krew dzieci. Wydaje mi się, że przez to, że otoczeni są dorosłymi, starymi ludźmi, oni we dwójkę mają 16-17 lat, to tak po prostu... Kogo można myśleć? Ja mam... Ile ty masz lat? 36 za 2 tygodnie. To jest stary czy nie? Ludzie tyle nie żyją, Dobra, Lexi, przepraszam, że się zatrzymałem, możesz lecieć. Zostaniemy tutaj. Siemaneczko w ogóle z bratem Lexi i z Gawronki. Siemano. Panowie, jak w ogóle doszło do tego pojedynku? Ty trenowałeś 2 tygodnie, z tego co wiem. Widziałem twój wywiad jeden. 2 tygodnie trenowałeś kickboxingu. To zdradź, ile trenowałeś? No ja trenowałem pół roku kickboxing. Pół roku, czyli jakaś 2 tygodnie MMA. Tutaj masz nadzieję, że jest jiu-jitsu w piekle, więc tak, gadaj, że jesteś grapplerem. Ile trenujesz i... Nie, wiesz co, ja zacząłem... I co powiedzieli twoi rodzice, jak się dowiedzieli, że będziesz walczył w klatce? No moja babcia była blada. Byli wszyscy w strachu, ale jest teraz już okej. Na jakich zasadach odbędzie się ten pojedynek, bo jest dużo niewiadomych. Czy ten pojedynek odbędzie się w kaskach, ochraniaczach na piszczele, czy samych rękawicach, tak jak to jest przy zawodowym MMA? Ta walka będzie na zasadach semi-pro, bez kasków, bez ochraniaczy, bez kolan, bez łokci i też... Bez skrętówek chyba, nie? Bez skrętówek. Tak.
Jasne. Co twoi rodzice powiedzieli, jak się dowiedzieli, że wpadłeś na genialny pomysł walki na gołe pięści w klatce? Znaczy, no nie na gołe pięści, na rękawice, ale, ale na pięści. No, a czy mój tata bardzo się podjarał. On lubi takie rzeczy, go kręcą. A moja mama trochę się przejęła, ale dałem radę ją przekonać i teraz jest... Tata, to niego jest takim szefem, ja już go poznałem. Oni drinka tam stawiają. Tak. Kiedyś tak, prawie drinka z twoim tatą piłem. Ale bezalkoholowego, tak, wyjaśnijmy. Dokładnie. Jest z nami przyszły przeciwnik, Super Mario trenera Skrzypas. Nie będę ukrywał, ale oprócz tego, że jesteś zawodnikiem sportów siłowych, byłym aktualnym, nie wiem o tobie nie za wiele, więc jeżeli mógłbyś się przedstawić widzom Sixpack TV, czym się zajmujesz, z czego jesteś znany, będziesz walczył z Mario trenerem, więc tego nie musisz mówić. Witam Sixpack TV, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z czego jestem? Słuchaj, ja trenowałem trójbój siłowy kiedyś, 230 tam na klatę cisnąłem. Ogólnie moja przeszłość, no to trochę tam trenowałem sobie K1, trochę boksu liznąłem. I to by było na tyle, co odnośnie mojej sportowej kariery. A jak ja się tu znalazłem? No to poprzez TikToka, nie? Okay. Poprzez TikToka. Zgaduję, że zrobiłeś jakiś fajny viral. No tam mam ogólnie trochę widowni na tym TikToczku. Jak tam chłopie, na pewno kojarzycie. Kto ogląda TikToka, nie ma takiej osoby, kto ogląda TikToka, co mnie nie widziała, nie ma takiej szansy, nie? Bo ja po prostu zalałem tego TikToka swoimi filmami, po prostu zalałem. 3-4 TikToki dziennie, nie? I to jeden nawet ma 3,7 miliona wyświetleń, nie? Taki jeden z takich lepszych, gdzieś tam w lesie stoję i rąbię drzewostan, nie? Wyrabiam. No. Jasne. Twój przeciwnik będzie Super Mario Trener. Ta walka odbędzie się na zasadach MMA czy K1? MMA. Co wiesz o swoim przeciwniku, czy widziałeś jego ostatnią walkę? I czy z racji tego, że jesteś zawodnikiem trójboju, będziesz miał nad nim przewagę siły? Wiesz co, powiem tak, byłem w Warszawie na Cloud 1. Co do tej walki, no dużo parteru, ogólnie nie zrobiła na mnie aż takiego może wrażenia ta walka. Czy ja będę miał przewagę? Tu kolega może powiedzieć, że jednak siłowo tą siłę mam, bo on już trenuje dużo, z 5 lat chyba. To jest mój sparring partner, także powiem tak, jak już złapię, no to nie ma opcji, że nie puszczę, nie? Nawet jak jestem gdzieś w zagrożeniu, jak złapię, to już przetrzymam, jak czuję zagrożenie. Nie ma opcji, mam tak ogólnie silne ręce. Urywasz głowę. Że, tak, że jak złapię, to nie puszczę, nawet jestem w stanie te 3 minuty trzymać. Nie? Jest duża szansa, że wyjdziesz z oktagonu tak. Z głową Mario tak. Trenera w rękę. I z kręgosłupem wyrwanym, nie? Liczymy na to. Tomek, mam dla ciebie bardzo, bardzo istotne pytanie. Wiem, że jesteś wielkim koneserem sportu walki oraz wielkim specjalistą, więc przychodzę do ciebie z pytaniem. Co sądzisz o angażu Tomka Adamka w Fame MMA? I o jego potencjalnym pojedynku z Mohamedem Khalidowem lub z kim innym niż Mohamedem widziałbyś Tomka Adamka? Dzisiaj rozmawiałem z Arturem Binkowskim i też go zapytałem dokładnie o to samo, co ty pytasz mnie. I Artur Binkowski pytał, w jakiej formule? Ja mówię, boks, ale na pewno boks. Na pewno boks, to szacunek. Takie były słowa Orła Białego, więc myślę, że coś w tym jest. Gdyby Tomek próbował się tarzać, gdyby Tomek próbował się sprawdzać w innym sporcie, na przykład w kickboxingu, myślę, że kibice by tego nie kupili i nie zaakceptowali. Ale jeśli będzie to boks i będzie to na przykład Mamed Khalidow, to każdy myślę, że z przyjemnością obejrzy ten pojedynek, bo będzie chciał zobaczyć starcie legend, bo umówmy się, Mamed jest legendą KSW, legendą polskiego MMA, Tomek Adamek jest legendą polskiego boksu i chyba tutaj to jest ogólnik, ja wiem, że to są ogólne zdania, ale myślę, że nikt nic innego mądrzejszego tutaj nie powie. Niestety ten pojedynek z Mamedem stoi nadal pod znakiem zapytania. Gdyby jednak nie Mamed Khalidow, kto inny? Myślę, że jest troszeczkę tutaj miejsca na wyszukanie na przykład rywali z zagranicy ciekawych. Oczywiście muszą coś wnieść w stylu freak fightowym. Nie mogą to być zwykli pięściarze. Dlaczego nie miałby Roy Jones Jr. wystąpić? Wiekowo jest to bardzo blisko. Obaj są w dobrej formie. Myślę, że taki pojedynek w ciemno każdy kupić. Czekaliśmy na pojedynek Dariusza Michalczewskiego z Royem Jonesem, nie doczekaliśmy. Zróbmy to, zróbmy pojedynek Roya Jonesa z Tomkiem Adamkiem, jeśli Mamed nie podejmie wyzwania. Świetne zestawienie, świetny pomysł. Kolejny legendarny zawodnik, który pojawi się tym razem na gali Cloud MMA 2, Jerome LeBanner w pojedynku z Dawidem Załęckim. Co sądzisz o tym? Czy uważasz, że dużo starego Jeroma LeBannera zostało jeszcze w tym Jeromie? Widziałeś, jak wygląda Jerome LeBanner? Widziałem. Chciałbym tak wyglądać jak Jerome LeBanner w wieku 51 lat. A ile masz teraz? Trochę więcej. Wyglądasz lepiej. Nie. Powiem ci tak. Gdyby Jerome powiedział, chce się z tobą bić, to jest chyba jedno z niewielu nazwisk, gdzie bym powiedział, nie ma sprawy, wychodzę, bijemy się. Dajesz szansę Dawidowi w tym pojedynku?
Tak, bo jest młodszy, jest dobrze nastawiony i to, co widziałem i to, co rozmawiałem z Jeromem Lebonerem na początku wywiadu i powiedziałem, że żona była na walce z Dacykiem, któremu nikt nie dawał szans, a Dacyk posłał Jeroma Lebonera na deski. Zresztą wiemy o tym, bo Dacyk, przybliżmy naszym widzom, to jest legendarny zawodnik, który ma nie do końca wszystkich lepki do ryżu. Tarzan. Znokautował Andreja Orlowskiego. Andreja Orlowskiego w pierwszej walce. UFC. Roznosił wszystkie gale w Rosji. MV Terrible rosyjskich sportów walki. Absolutnie postać nietuzinkowa. Neonazista i tak liczne dalej. Odsiadki w zakładach psychiatrycznych. Nieliczne, powiedzmy jedno, ale przepędzenie prostytutek przez cały Sankt Petersburg, żeby wyleczyć Sankt Petersburg z prostytucji, rozebrane panie, przepędzone. Postać nietuzinkowa, postać nietuzinkowa. Musicie przyznać, że to jest poważny wyczyn w tym kraju. Na nieszczęście dla Dacyka okazało się, że milicja ochrania właśnie te panie i dlatego Dacyk trafił do więzienia. Z nami 20 pojedynku Boro na 10. Panowie, jak się czujecie przed swoim pojedynkiem i jakie szanse sobie dajecie? No bo jakby nie patrzeć, jest was 10. Co prawda po minucie każdy. Po minucie każdy, ja myślę, to trzeba wykorzystać jak najlepiej, ale minuta to bardzo dużo, można zapytać mojej ex, także... Jakby, to już zostawię wam, ale powiedzcie tak, jak wyglądał proces weryfikacji, na jakiej podstawie was wybierano? Wiesz co, wysyłaliśmy po prostu filmiki, minuta 30 filmików, one były wysłane do 18 września na właśnie na e-maila Klauta i wybierali nas tam. Mówił Kacper, że w dwie osoby przez 5000 filmików się przewalili i akurat nam się udało. Okay, więc okay. Trzeba było po prostu się wykazać kreatywnością i pokazać, że się to... A jaki filmik od was oczekiwali? Co mieliście tam nagrać? Szczerze... Jak walujecie walkę z cieniem przeciwko 10? Nie, ja na przykład mówiłem, że mam rekord 16-2, z czego 16 to wygrana z moją siostrą. Dwa razy przegrałem ze starszym bratem. Okay. Bardziej taki... Ale dobry rekord, ale bardzo dobry rekord. Bardzo dobry, bardzo dobry. Dlatego teraz zrobię 17 na Boro. Myślę, że to otworzy kolejne bramy. Jestem przekonany. A czy uważacie, że efektowne pokonanie Boro, pomimo tego, że będzie was 10, otworzy wam furtkę do prawdziwych walk we freakfightach? Myślę, że na pewno. To będzie coś niespodziewanego, bo tak powiedzmy sobie szczerze, patrząc na nas, nikt nie spodziewa się za bardzo, że go uwalimy, nie? I teraz jedno pytanie, które oczekuję odpowiedzi, tak lub nie. To nie jest trochę wiocha bić w 10 jednego? No nie, bo on ma jednak 10 lat stażu, a my jesteśmy ogórasami, nie? Jest wiocha. Dziękujemy, to był Marcin Wrzosek dla kanału Sixpack TV. Jesteście z Bytomia? Skąd jesteście? Z Bytomia. Z Bytomia. Ja z Tarnowa. Tu wjeżdżają bomby, panie, bomby z Grombdy. Pokażesz swoje szybkości? O kurwa, nie mogę naliczyć, kurwa. Też się sam boję. Właśnie dowiedziałaś się, kto będzie twoją przeciwniczką, będzie to Aga Bobek. Tak. Co o niej wiesz, bo z tego co udało mi się dowiedzieć, ma już dwa pojedynki na Jak dwa? Ona ma dwa pojedynki w boksie na pokoncie. Agnieszka Bobek? A mówisz o tych pojedynkach? Okej, dwa pojedynki. No dobra. Nie wiem dużo o tej dziewczynie, ale cieszy mnie że to, że nie sztucznych dymów nie robiła, nie szukała. Bo ja powiedziałam ci, wracam, nie kręć mnie, kurwa. Wracam tutaj, aby pokazać się z pokorą. Nauczyłam się pokory, zobaczyłam ten świat, wyciszyłam się przez rok. I ja cenię sobie spokój i chcę dalej tego spokoju. Zaproponowali mi 3 walki, kontrakt podpisałam, ale ja przejdę te walki na moich warunkach, tak jak ja chcę. Jeżeli wam się nie podoba, nie oglądajcie mnie. Ja sztucznych dymów pod publikę nie będę robiła, po to, żeby youtuberzy na tym zarabiali. Jestem sobą, chcę być sobą. Ja będę oglądał, na pewno. Dziękuję ci ślicznie. A powiedz tak, gdyby przeciwniczka jednak była agresywniejsza wobec ciebie, a ty... Na pewno troszkę bym się odpoliła. A ty preferujesz... Właśnie nie, ona jest bardzo kontrowersyjna. To co zrobiła? Ona jest bardzo kontrowersyjna, ale zauważyła, że ja podeszłam spokojem. Mhm. Dlatego tak się zachowała i fajnie. Dlaczego inne kobiety w freak fightach potrafią pokazać się normalnie? Dlaczego ja mam zawsze z siebie robić debila? Dlaczego na mnie ma zawsze spadać hejt, skoro ja też jestem normalną kobietą? Wiesz o co chodzi? Ja naprawdę myślałam, że wejdę tutaj wykozaczona, zacznę pierdolić, że wszystkim najebie, pójdę po pas, nie mając umiejętności. To nie było dobre. I zdziwiłam się, że w moim wieku, w tym wieku naprawdę można też się wiele nauczyć. I ja naprawdę nabrałam pokory i się nauczyłam dużo. Nie będę siebie robiła debila na sztuczne dymy. My, jako internauci, chcemy poznać Lalunę, jej wnętrze.
Więc może to moje będzie serce super, chyba więc może to, będzie to jest zajęte, więc... Może, oczywiście. No. Może to jest odpowiedni moment, żeby właśnie pokazać. A powiedz mi, jak mijają ci przygotowania, bo z tego co wiem, Artnox, Artur Gwóźdź... Kurwa, no wiesz co ze mną robią. Przygotowań. Wiesz co ze mną robią na tej macie w Artnoxie. Domyślam się, że nie jest lekko. Nie jest lekko. A masz tam jakieś dziewczyny, z którymi możesz trenować? Właśnie, które zapierdalają na mistrzostwo Polski, nie? A, to super. Znaczy, na sparingi. Walka odbędzie się na zasadach MMA? Czy K1. K1. Mhm. Co ty preferujesz, stójkę czy MMA? Stójeczka. Preferujesz stójkę samą bez parteru? Oczywiście. Na razie tak. Rewelacja. No, ja chcę się bić. Trzymamy kciuki. Bardzo i gratuluję ci walki ostatniej. Ja również dziękuję i życzę powodzenia. Super, powodzonka. Panie i panowie, ze mną postać absolutnie wyjątkowa. Mówię tutaj o mojej karierze w Six Fight TV, nie śmiej się. Ponieważ kiedy 8 lat temu, bodajże 8 lat temu, zacząłem walczyć w KSW, ty jako jeden z pierwszych robiłeś ze mną wywiady, tak. Teraz sytuacja się odwróciła. Ja jestem reporterem Sixpacka, ty jesteś zawodnikiem. Panie i panowie, Wojaszek Felicze, przyszły przeciwnik Krzysztofa Radzikowskiego. Przepraszam. Konrada Karwata. Przyszły przeciwnik Konrada Karwata. Powiedz mi tak, kiedy dowiedziałeś się o tym pojedynku, bo wiem, że w przygotowaniach jesteś, przygotowałeś boks Dolowi, widziałem nawet, wrzucał jakiś czas temu fragmenty waszego sparingu, czyli zgaduję, że w przygotowaniach jesteś. To ja może zacznę od tego, że freak fighter, a nie fighter, ja ale może w ten sposób, ale trochę fighter, a ty wskoczyłeś do Sixpacka i robisz absolutnie genialną robotę. Bardzo dziękuję. Bez słodzenia. Gdybym się teraz nie przejęzyczył, to podziękowałbym z czystym sumieniem, zdarza się, emocje, jest tych godzin, wiesz, z mikrofonem może się majtnąć. Ja tak naprawdę po walce przegranej w zasadzie z Shellim w ogóle nie schodziłem z tempa, tak? Wyjechałem gdzieś tam z moją narzeczoną, która tu notabene ze mną jest, oczywiście wyjechaliśmy do Egiptu, troszeczkę tam odpoczęliśmy, wróciliśmy do Polski i tak naprawdę walka była w 2020 chyba pierwszym, mamy zaraz 2024, cały czas jestem w gazie, cały czas staram się trenować, rozwijać na każdej płaszczyźnie, tak? Wiesz, jak wygląda MMA i zapasy, i parter, i stójka, i kickboksersko, i boksersko, więc nawet nie chcę rzucać miesiącami, ile trwa już takie przygotowanie do Karwacika, bo ja cały czas trenuję. Natomiast takie stricte, no to już jest dobrych kilkanaście tygodni. Został jeszcze miesiąc, więc pełen obóz. Wiem, że do wszystkiego podchodzisz mega profesjonalnie, więc jestem przekonany, że tych przygotowań również nie potraktowałeś lajtowo. Powiedz mi, czego spodziewasz się po swoim przeciwniku, bo na pewno śledziłeś jego karierę. Czego spodziewasz się po nim w klatce i w których aspektach ty będziesz miał na nim przewagę? No słuchajcie, każdy wie, że Konrad jest ode mnie wyższy, jest ode mnie większy, jest ode mnie cięższy, jest ode mnie silniejszy. Miałem okazję się z nim szarpać, robiliśmy zapasy, pomagałem mu w przygotowaniach do walki z Radkiem Słodkiewiczem, robiłem z nim zapasy i robiłem z nim stójkę i robiłem z nim rundki pełne MMA. Ja powiem wprost i Karwacik o tym wie i wie o tym też Bandel i wie o tym też trener Szyszka i na pewno widzowie, słuchacze tutaj kanału też o tym wiedzą. Będzie szedł na pewno w zapasy, będę musiał uważać, żeby nie wylądować na plecach. Będę musiał uważać na dosiad, będę musiał uważać na jego boczną, tak żeby mnie nie wziął z boku, tak, żeby, że ja będę oczywiście na plecach. Natomiast na pewno jestem szybszy, na pewno jestem bardziej sprawny motorycznie, na pewno lepiej kopię, na pewno lepiej uderzam. Generalnie płaszczyznę stójkową mam lepszą, ale wiemy, to jest MMA. Już Konrad pokazywał, że nie boi się wychodzić chociażby takiego bijaka jak Labryga. To jest dla mnie bardzo duże wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie, bardzo ciężka walka, natomiast ja nie chcę chujowych pojedynków, ja nie chcę robić siebie tutaj pajaca, ja nie po to tutaj przyszedłem. Za wysokie progi na moje krótkie, krzywe nogi, żeby jeść do jakiejś, wiesz, prosportowej federacji, natomiast myślę, że we freak fightach znajdzie się miejsce dla każdego i dla takiego wujaszka Felicze, i dla takiego Konrada Karwata i po to robimy to zestawienie. Ja wiedząc, jak jesteś zacięty i profesjonalny we wszystkim, co robisz, spodziewam się mega widowiskowego pojedynku, więc bardzo ci dziękuję, trzymam kciuki. Krzysztof Ferenc, panie i panowie, Wojaszek Felicze. Dzięki. Poro. Dochodzi w końcu do spełnienia twoich marzeń dzieciństwa, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, no. Tak? Zmierzysz się z 10 przeciwnikami. Wszyscy dobrze wiedzą, że jesteś zawodnikiem pełną gębą, co prawda amatorskim. Dotychczas teraz będziesz miał szansę pokazania się na zawodowym ringu. Jak się czujesz przed walką z 10 i spełnieniem właśnie tych tej truskaweczki na torcie? Ten sen się ziścił. Dokładnie. Jak no, się czujesz w ogóle? Ogólnie świetnie się czuję. No to był właśnie taki sposób, żeby się w to, taki koncepcja, jak się w to wbić i się udało. Jasne. No i co? Ogólnie pomysł się urodził gdzieś wysoko w górach na szlaku, że tak powiem, nie? No i postanowiliśmy tam z trenerem, bo to mój trener w sumie wpadł na pomysł. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, żyjemy jak żyliśmy. No i się udało. No pewnie, powiedz mi, jaki w ogóle game plan na taką walkę? No bo goście będą wchodzić po minucie i po tej minucie będzie gong, on schodzi, wchodzi następny. Tak, tak, ale to będzie jednak, bo nie może być tak jakby poza mną, poza dwoma
osobami, co się biją i sędzią nie może być nikogo w trakcie walki, czyli będzie musiał się ten oktagon otworzyć. Zamknąć. Tak, będzie musiała wyjść osoba i kolejna wejść. To jest walka na zasadach MMA czy K1? Na zasadach K1. K1. No bo jednak to dużo ułatwia. Dużo ułatwia, tak, no też o wiele bardziej widowiskowo mi się wydaje, no bo jednak ktoś by tam się pościskał czy coś. Ja też, jednak co by nie gadać, jakby kto by nie był słaby. Ciężko kogoś też poddać w minutę, nie? No jasne, jasne, no. A ktoś by może cię, wiesz, zmęczonego przywrócić. Tak, tak, a potem by... mnie też łapy spuchły, to też jest inne zmęczenie, oczywiście, nie? Oczywiście. No. Miałem szansę zobaczyć twoich przeciwników i jest kilku większych chłopaków twoich gabarytów. Powiedz mi tak, nie boisz się czegoś takiego, że jednak wejdzie ten lucky shot, nawet jeżeli ci nie położy totalnie, to naruszy cię, co ułatwi, otworzy furtkę kolejnemu przeciwnikowi, żeby móc zakończyć ten pojedynek? No ogólnie myślę, że mam dosyć twardą głowę. Na walkach nigdy mnie nikt nie podłączył. Gdzieś tam, no przegrywałem, wygrywałem, ale, no, ale nigdy mnie nikt nie podłączył. Nie powiem, gdzieś tam przyjąłem knockout gdzieś tam na treningu, ale gdzieś tam o wiele wyższego levela zawodnika. Więc no... Przypomnijmy, że trenujesz w Arachionie, jednym z najbardziej... No tak, ty ogólnie stamtąd się wywodzę, mieszkam w Anglii obecnie. A teraz mieszkasz w Anglii. Tak, tak. A gdzie się przygotowujesz? Taki mniejszy gym, tam Hussar's Team w Kenilworth, niedaleko Leamington Spa, tam gdzie mieszkam. Tam mam swoją grupkę, mój trener z Polak, który tam mnie przygotowywuje, którego pozdrawiam i no i tam na razie działam. Jak jestem w Olsztynie, zawsze w Arachionie. A z Arachionu się wywodzę i tam się... Wszystkiego nauczyłem. Oczywiście pozdrawiamy klub Arachion. Ja powiem tak, naprawdę masz szansę zapisać się na kartach historii polskiego MMA, bo to jest epicki pojedynek. Jeden gość kota 10. Dziękuję ci bardzo. No tak, poro. Dokładnie. Dzięki wielkie. Dzięki, może być legenda walk na gołej pięści UFOL. UFOL, powiedz mi, co robisz tutaj na konferencji przed Kalą Klaus? No, przyszedłem, żeby coś tu spod lady dał, ale nic nie chcesz dać właśnie spod lady. Nic nie dostałem już z tego. Nie, ja tak naprawdę przyjechałem na konferencję poglądać, zobaczyć, co się dzieje. Komu kibicujesz? W sumie to nie mam jakiegoś takiego typu. Jedynie walka, jaka mnie interesuje, to starego Załęckiego z tym, Jeromi Lebrę. Nie wiem, jak to się wymienia. Lebanea. No to jako tak sportowo. Nikomu nie kibicujesz. Kogo nie lubisz tutaj? Znalazłby się pan. Wywołajmy to miejsce. Na razie jeszcze nie będziemy wywoływać, bo... Wszystko w swoim czasie. Powiedz mi tak, wspomniałeś przed chwilą, że twoja kolejna walka odbędzie się w dość nietypowym turnieju. Ty możesz to ogłosić? No właśnie tak, nie bardzo. Nie bardzo, okej. Okay. Nie bardzo możemy tego ogłosić. To gdzie twoja kolejna walka, którą możemy ogłosić? No to te, której ogłosić nie można, bo na razie ta jest przyszła i na niej się skupiam, a co zobaczymy, co dalej, to... Ale wiążesz swoje przyszłość z walkami gołej pięści stricte, czy jednak czy chciałbyś spróbować swoich sił w jakimś... Bo w MMA walczyłeś już zawodowo. Tak, walczyłem w MMA, czy nie chciałbyś wrócić do zawodowego? W gołych pięściach się, kurde, dobrze czuję i raczej na razie przy nich zostaję. Chyba, że mam jakieś fajne, korzystne oferty, to zobaczymy. Zobaczymy ci jeszcze na Wotorę? No na pewno, ale na razie czekam, aż Wotorę się podniesie po ostatniej gali. Daniel Omielanczyk, Daniel, w końcu cię widzimy na jednej scenie ze swoim przeciwnikiem. Co widziałeś w jego oczach? Nic nie widziałem, wiesz co, nie zastanawiałem się, co on miał w oczach. Ja już jestem skupiony na walce, to powiedziałem co na początku, że nie chciałem się zniżać do poziomu patologii i cisnąć, wiesz, całe życie byłem sportowcem i teraz co mam nagle sobie to ubliżać, ukróciłem to od razu, żebyśmy sobie, wiesz, już nie ubliżali, wyjaśnimy wszystko w klatce i tyle. Czy ty planujesz zostać w Free Fightach na dłużej, czy to jest jednorazowy wyskok i wracasz do sportowych pojedynków? Bo jak pewnie wiesz, jestem twoim fanem od 10 lat, ostatnio mi się przypomnienie rzuciło. Mi napisałeś? Właśnie. No to tak, mam już 41 lat, nie ukrywajmy się. Już. Wyglądasz na 21. Nie no, dobrze dbam o siebie, wiesz o co chodzi, no, ale już nie ma sensu. Na razie tu mam kontrakt na 3 walki, zobaczymy jak to pójdzie i myślę, że na tym zakończymy. Na kogoś sobie ostrzysz zęby jeszcze, bo ostatni panel to był panel wagi ciężkiej. Masz tam 3 potencjalnych przeciwników, tak? Czyli z jednym mierzy się teraz, no to jeszcze zostało 2. Znaczy, wiesz co... Denis Labrega, mój kolega klubowy. Kamil Minda, gdyby zapłacili za niego jak za frika, to okej, ale jeżeli mają mi płacić za jaką walkę sportową, to uważam, że to jest bez sensu. Ale ja bym wolał na przykład z Marcinem Neymanem i żeby był w duecie jeszcze z prezesem Fenn. Bo zobacz, Marcin niby jest tym całym, jak on tam, cesarzem. Cesarzem Free Fighter, tak. No, ale chyba jest prezesem. Tak, ale został... Zwykły fighter. Tak, cesarz został zdegradowany, bo zawsze miał walkę wieczoru, a tutaj wchodzę ja jako pierwsza walka, wiesz, Free Fightowa i od razu main event, więc chyba go, wiesz, zaklasowałem. Co? Życzę ci tego, żeby były same main eventy, powodzenia w klatce i do zobaczenia. Dzięki, Daniel. Panie i panowie, za nami dobiega właśnie końca pierwsza konferencja przed drugą galą Cloud MMA w światach Free Fightów. Bardzo dużo się dzieje, dlatego subskrybujcie kanał Sixpack TV, zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się w następnym materiale.